Szanowni Państwo, pragnę oświadczyć, że jako kandydatka na burmistrza Bartoszyc nie będę brała udziału w zorganizowanych debatach wyborczych, gdyż prowadzę kampanię w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami naszego miasta, co moim zdaniem wyczerpuje formułę publicznej debaty. Nadto Komitet Wyborczy Wyborców, wspólnota samorządowa, został pozwany w trybie wyborczym do sądu przez pana Stanisława Nałęcza, brata obecnego burmistrza. Zarzuty dotyczyły m.in. mojej oceny zarządzania miastem. I to jest drugi powód mojej nieobecności w tych debatach. Nie będę spotykała się bowiem z ludźmi, którzy oficjalnie markują gotowość do rzeczowej dyskusji na tematy ważne dla miasta, a na innej ścieżce próbują rozstrzygnąć rzeczowy spór nie w publicznej debacie, Lecz w sądzie. Nadto, i to jest trzeci powód, nie odcinają się od brudnej kampanii skierowanej przeciwko mnie na forach internetowych. Czwarty, ostatni powód, dopisało samo życie. Jako kontrkandydatka obecnego burmistrza, pana Krzysztofa Nałęcza, miałam powody obawiać się, że Barcat jako organizator owej debaty nie będzie w tym sporze wyborczym bezstronny. I moje przypuszczenia potwierdziły się. Otóż organizator debaty wyborczej otrzymał na czas moje oświadczenie, w którym wyjaśniałam powody mojej nieobecności i miał je przed debatą odczytać. Pracownicy Barcatu wiedzieli dlaczego nie jestem obecna. Mieli moje oświadczenie. Nie odczytali go, a następnie na wizji oświadczyli, że nie wiedzą, jaki jest powód mojej nieobecności. I tak długo. Jak długo standardy rzetelności dziennikarskiej pracowników Barcatu będą na tak żałosnym poziomie? Nie będę w debatach organizowanych przez Barcat uczestniczyła. Szanowni państwo, komu jest potrzebna debata? Czy rzeczywiście od debatowania poprawi się w Bartoszycach? Moi rywale w wyborach samorządowych od lat zawsze przed kolejnymi wyborami debatowali i z pewnością w przyszłości też debatować będą, bo tylko w ten sposób mogą utrzymywać Bartoszyczan w przekonaniu, że może było w przeszłości nie najlepiej, ale po tych wyborach to już na pewno będzie lepiej. Życzę wszystkim moim kontrkandydatom owocnego debatowania przed tymi, jak i następnymi wyborami samorządowymi. Wioletta Machniewska.